Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie korekty uchwały nr 25/239 przez 2012 Rady Dzielnicy Piątej Krowodrze dnia 23 października 2012 w sprawie zadań powierzonych z zakresu remontów szkół. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakres dotyczący zadania nr 5 zespół szkół, które będzie zachowanie prawa do dostępu na dostępu prawnych w wypadku 3000 złotych. Przyjętego uchwałą nr 25/239 przez 2012 Rady Dzielnicy Piątej Krowodrze z dnia 23 października 2012 na zadanie remont chodnika przed szkołą. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ten projekt uchwały jest odpowiedzią na pismo ze strony dyrekcji zespołu szkół specjalnych nr 4. Pierwotnie ta kwota 20 tysięcy złotych miała być przeznaczona właśnie na dostosowanie bramy dla dostępu do staży programowej, ale w międzyczasie szkoła otrzymała te środki z Wydziału Edukacji z Rady Miasta, stąd prośba z ich strony, żeby tą kwotę 20 tysięcy złotych przeznaczyć na równie potrzebne zadanie, czyli remontownika przed szkołą. Tą bramę, przepraszam, to tydzień temu robiono tą bramę, to robiono właśnie tą, żeby dla straży pożarnej. Poszerzano, tak? Poszerzano. Już na dzień? Dobrze. Ustawiano. Pani dyrektor jest bardzo operatywna. Nie widzę zgłoszeń, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.